Witam Was w wiadomościach ze świata Dead by Daylight. Ja, procyku, proteza i prozur, czyli trzy osoby w jednej osobie, tak jak to w Biblii napisali. Na wstępie podkreślę tylko, że nasze wiadomości są bardzo rzetelne, no bo jeszcze nie zostałem przekupiony. Zaczynamy od zajebistej ciekawostki. Artystka po tym jak Raven uciekł z jej krukami miesiąc temu, podobno dalej nie może ich znaleźć. Wystosowała ona specjalne pismo dla pana Ramena, ale ten jeszcze się do niego nie odniósł. Artystka stwierdziła, że to pierdoli i od dzisiaj używa tylko stóp do atakowania surwów. Podobno zdarza jej się przy tym wywrócić i jest ogłuszona na 20 sekund, także korzystajcie. Dalej bardzo ważny temat. Cena skina do klauna 21,5 tysiąca za trąbę kurwa? Były już protesty pod siedzibą Behavior, ale niestety cena pozostaje niezmieniona. Po tym jak wydałem 4000 na skin do Knight'a, dalej płaczę. Nie pytajcie mnie, kiedy będzie live, no bo mam urlop pod DBD do początku grudnia, a jak coś, to zawsze powiadam o tym na Discordzie. Sztywnego grafiku nie mam, więc niestety musicie mnie łapać w biegu. Nowa mapa w DBD została wyłączona, bo było na niej za dużo palet. Dobra informacja, nikt nie lubi, gdy mapa jest Survivor Sided. Życzymy zdrowia psychicznego każdemu, komu dane było na niej zagrać i liczymy, że nigdy więcej jej nie włączą. Odpowiedź na pytanie, dlaczego shoty z mojego kanału i gameplaye zostały przeniesione na inne kanały. Ja wiem, że dużo osób wie, ale dla tych co nie wiedzą, to chciałbym tylko przekazać że niektórzy lubią mój kanał za poradniki, a inni za gameplaye, a jeszcze inni lubią mnie za wycinki ze streamów. Tak jest lepiej dla większości, a i tak na głównym kanale czasem będę wrzucał jedną z tych trzech. Większość jednak będzie pojawiać się tam, od niedawna filmy zaczął też robić KED, no i nie bójcie się tych innych kanałów, bo to kurwa nie gryzie, tam można naprawdę fajne filmy obejrzeć, chociażby KED zrobił film o Knajcie i jego problemach, a za niedługo wychodzi film, gdzie grałem 40 minut mecz sadako pod zabijanie surów. Spoiler, wygrałem ten mecz. Informacja, która zwali z nóg nie jednego widza. Mamy 8K subów, a na 10K robimy Drunk Streama. Także ja ci nie powiem, żebyś kliknął tam ten guzik, ale wiesz co masz zrobić. I ostatnia ważna wiadomość: w okolicach początku grudnia pojawi się u mnie charytatywny strumyk na jakąś ciekawą świąteczną akcję. Więcej szczegółów udostępnię wam bliżej tej daty na Discordzie. Próbowaliśmy zachęcić do współpracy kilku innych twórców, ale niestety wynik był jednoznacznie negatywny. Mimo wszystko zapraszam na serwer Discord, bo jak już tego streamu odpalimy, to będą dymy na skalę całego Torunia. I to tyle w tym filmie. Wszystkie ważne linki macie w opisie i przypiętym komentarzu. Jeśli dotrwałeś do tego momentu drogi widzu, no to wpisz w komentarzu 10k. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się. Cześć! Ci to nasze myśli błądzą same. Mam już dość zagadek, szkło. mała chyba mamy Chcemy pełno wrażeń, to będą najlepsze wakacje Może nie na San barze Tworzymy ekipę większą